Dzień dobry. Szanowni Państwo, w ubiegłym roku na gali Rising Stars profesor Meissner opowiadał nam o cyklu życia gwiazd, o ich historii, tych na niebie oczywiście. Sypał ciekawostkami, operował wielkimi liczbami. 12 miesięcy minęło jak jeden dzień, a jeśli chodzi o postęp cyfryzacji naszego świata, to niektórzy mówią, że minęło aż 10 lat. To kolejny przykład, że czas jest względny. Dzisiaj spotykamy się wirtualnie i zapraszam na pierwszą debatę z cyklu Rising Stars 2020. Szukając słów, pomyślałem, że technologia jest wszędobylska, że otacza nas coraz ciaśniej, jest jak mgła, dla niektórych coraz bardziej nieprzejrzysta, napędza nasze pragnienia, jest esencją czwartej rewolucji przemysłowej, ale jednocześnie budzi strach. Strach przed utratą pracy, utratą prywatności, zbyt dużą autonomią sztucznej inteligencji. A z drugiej strony jest trampoliną do sukcesu. Ale większość jednak stoi obok tego urządzenia, nie za bardzo wiedząc, jak się od niego odbić. A dzisiejszy świat wymaga nowych umiejętności. Kiedy w 2015 roku Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało listę 10 najważniejszych cech z punktu widzenia rozkwitu czwartej rewolucji przemysłowej i społeczeństwa 5.0, to podkreślili głównie rozwiązywanie złożonych zadań, negocjacje, koordynacje, zarządzanie. Minęło 5 lat i dzisiaj na tej liście są zupełnie inne rzeczy, bo na jej szczycie mamy takie cechy jak kreatywność, jak inteligencję emocjonalną, a pandemia pokazała nam, że dodatkowo z pewnością musimy tam dodać takie rzeczy jak elastyczność, zdolność adaptacji do ciągle zmieniającego się świata. Dzisiaj porozmawiamy o granicy pomiędzy prawem a technologią. Granicy, która w moim odczuciu jest coraz cieńsza, jest łatwiej przejezdna, coraz więcej mamy tam przejść granicznych klasy ekspresowej, ale jednak cały czas ktoś tam próbuje nam sprawdzić dokumenty na tej granicy, ktoś może próbuje nawet nam wlepić jakieś cło, a czasem nas nie wpuszcza, nie możemy tam przejechać. Legal Tech dla mnie ma wiele wymiarów, głównie słyszymy o oprogramowaniu i o funkcji tego oprogramowania w życiu prawnika, w życiu jego praktyki, prowadzenia biznesu, ale co z wykorzystaniem technologii do budowania nowych modeli biznesowych, do budowania swojej super specjalizacji jako prawnika, do budowy przewagi konkurencyjnej w końcu. Mam nadzieję, że na te i na wiele innych pytań dzisiaj uzyskamy odpowiedzi od naszych gości. Zapraszam na debatę. Witam ponownie. To dzisiaj się spotykamy wirtualnie i po części fizycznie z wiadomych względów. W studio chcę powitać Marka Lasowskiego, szefa IT w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. Bardzo dziękuję za zaproszenie. A zdalnie z nami są Marcin Maruta, wspólnik Kancelarii Maruta Wachta. Dzień dobry. Marcin Nowakowski, prawnik, krzywiciel podejścia projektowego w zarządzaniu. Dzień dobry. Tomasz Palak, radca prawny, prelegent, wykładowca i felietonista. Dzień dobry. Krzysztof Wojdyło, szef praktyki prawa nowych technologii w Kancelarii Wardyńskiej Wspólnicy. Dzień dobry. Oraz Tomasz Zalewski, partner w Kancelarii Baird & Baird, twórca, założyciel Fundacji Legal Tech Polska. Dzień dobry. Zasady debaty. Dzisiaj spotkamy się na około godzinę. Bardzo zachęcamy do tego, żeby zadawać pytania na czacie. Postaramy się odpowiedzieć na najciekawsze z nich. Też podzielimy debatę na trzy części. Postaramy się to zrobić sprawnie. I będą to trzy części pod tytułem Ludzie, Technologia oraz Przyszłość. Zapraszam więc na otwarcie pierwszej z nich, czyli Ludzie. Szanowni Państwo, mówi się, że to jest de facto prawda, że prawnicy, młodzi prawnicy to głównie pokolenie Y, czyli sprawnie obsługują smartfony, tablety, surfują po internecie bez problemu. Ja mam pytanie, czy to rzeczywiście jest możliwe do wykorzystania potem w ich życiu zawodowym, czy to jest klucz do sukcesu, bo na pewno robią to sprawnie, ale czy to się przekłada na realne życie ich w kancelarii, w firmie. I tutaj chciałbym zapytać Marcina Marutę, czy właśnie jego zdaniem rzeczywiście sprawna obsługa tych urządzeń, bezproblemowa,
jest coś, co, na co czekają kancelarie, czy może to zupełnie nie o to chodzi? Wiesz, to mi przypomina takie pytanie, jak tam w latach 90. na początku tworzył się ten biznes, że wystarczyło znać angielski i już się lądowało jako partner międzynarodowej kancelarii, co zawsze było jakimś nadużyciem, ale oczywiście z technologią jest tak, że być może umiejętność obsługiwania tabletu była fajna i no, nigdy nie była chyba przewagą konkurencyjną. Może kiedyś komputery, ale to było naprawdę szmat czasu temu, więc nie, no skąd? No dzisiaj to są umiejętności absolutnie podstawowe, podobnie jak wspomniane angielski. No i to są takie rzeczy, które po prostu się ma, dysponuje nimi. No to jest absolutnie podstawa naszego funkcjonowania, no i ciężko się zachwycać, że ktoś umie takie podstawowe rzeczy. Natomiast zupełnie innym pytaniem, znacznie poważniejszym jest, czy my umiemy wykorzystywać poważnie narzędzie informatyczne, które daje nam dzisiejszy świat, począwszy od najprostszego Worda, skończywszy oczywiście na bardziej skomplikowanych rzeczach, o których pewnie jeszcze dzisiaj powiemy. No dokładnie, ja mam takie, zresztą badania to pokazują, że tak naprawdę ta świadomość technologii i wiedza o technologii jest niewystarczającą też wśród prawników. Ja porównuję wykorzystanie smartfona czy tabletu, czy surfowanie po internecie do jazdy na rowerze, czy kierowania samochodem. De facto jest to rzecz, którą prawie wszyscy potrafimy i to jest standardem. Pytanie do Krzysztofa Wojdyły. Jak młodzi mają się tej technologii uczyć? Mówi się o prawniku, czy do prawników, uczcie się kodować. Ja do końca się z tym zgadzam, bo niektórzy rozumieją to hasło wprost. A jak to wygląda z punktu widzenia procesu kształcenia, czy kształcenia na uczelni, czy kształcenia już w samej kancelarii? Czy to kodowanie rzeczywiście gdzieś tam powinno mieć znaczenie? Marcin, ja osobiście uważam, że to jest coś absolutnie krytycznego dla naszej przyszłości. Jestem gorącym zwolennikiem fundamentalnej reformy sposobu kształcenia prawników i istotnego wzmocnienia komponentu technologicznego. Natomiast jeszcze może dwie rzeczy, nawiązując też do twojego pierwszego pytania. Mi się wydaje, że jest jednak, są dwie rzeczy, które, to jest bardzo subiektywna ocena, natomiast są dwie rzeczy, które dosyć konsekwentnie wracają w moich przemyśleniach, kiedy myślę również o młodych prawnikach. To znaczy pierwsza rzecz to jest, mimo wszystko uważam, pozytywny impuls, który oni dają do rozwijania technologii, szczególnie w dużych, tradycyjnych firmach prawniczych. To znaczy, jeżeli mówimy o ludziach, dla których ten symboliczny smartfon jest pewnym jakby symbolem naturalnego środowiska, w którym oni żyją. W związku z tym w momencie, kiedy trafiają do środowiska, które jest jakby odległe od tej rzeczywistości, czyli bardzo skostniałe, operujące niekiedy na schematach jeszcze z lat 90., to jakby wytwarza się u nich pewien naturalny bunt, który uważam w kontekście systemowym jest bardzo pozytywnym zjawiskiem. To znaczy to bardzo często właśnie młodzi prawnicy zaczynają animować pewne zmiany technologiczne w dużych firmach prawniczych. Natomiast jest też druga strona tego medalu, to znaczy pamiętajmy o tym, że bardzo często te osoby przynoszą ze sobą również pewne schematy myślowe wypracowane jako użytkownicy tych wszystkich instrumentów, które nowe technologie nam dają. A bardzo często jest tak, że pewne schematy czy upraszczanie rzeczywistości, które jednak wydaje mi się ma miejsce w przypadku bardzo wielu usług cyfrowych, czy pewne upraszczanie treści, jeżeli zostanie zbyt mocno przyswojone, to z kolei to stoi w poprzek pewnym jakby celom, które są immanentnie celami zawodu prawniczego, który ma jakby niuansować rzeczywistość i pokazywać jej głębię, a niekoniecznie ją banalizować. To takie moje jakby dwie obserwacje na boku w odniesieniu do tego, o co pytałeś na początku. Natomiast w kontekście edukacji wydaje mi się, że jest tak, że po prostu musimy sobie uświadomić
to już nierozerwalne zespolenie prawa i technologii, które tak na dobrą sprawę dopiero zaczynamy odkrywać. Natomiast ja nie mam wątpliwości, że jakby jesteśmy po pierwsze na nie skazani i to nie mówię tego w sposób jakby negatywny, bo uważam, mieliśmy okazję nieraz o tym rozmawiać, że to jest wręcz zespolenie, które może być zbawienne również dla prawa i dla jego przyszłości. W związku z tym to, czy będziemy mieli nowe pokolenia prawników, którzy będą potrafili równolegle uruchamiać w sobie procesy myślowe typowe dla prawnika i dla kodera, to jest krytyczne dla utrzymania również pewnego porządku prawnego, który jako zawód staramy się realizować. Mhm. Dziękuję ci, Krzysztof. Ja teraz pytanie do Tomka, do Tomasza Zalewskiego. W tym samym kontekście trochę, tak jak z twojego punktu widzenia, czy też z punktu widzenia Fundacji Ligarskiej Polska, tam pojawiają się ludzie, którzy no, tą technologię rozumieją inaczej, tak jakbyśmy chcieli może. Nie w sposób płytki, tak jak powiedział to Krzysztof, nie w sposób, nie wiem, rządny takiego szybkiego sukcesu, tylko przemyślany bardziej. Jak to z twojego punktu widzenia, zarówno w fundacji, jak i w kancelarii? Znaczy, mi się wydaje, że w ogóle każde uogólnienie jest krzywdzące dla jakby, i wręcz jakby nie daje nam możliwości dobrej oceny chyba tego, gdzie jesteśmy i dobrej oceny grupy ludzi, którą próbujemy tutaj jakoś sprowadzić do wspólnego mianownika. Ja nie dzielę prawników ani z punktu widzenia jak gdyby ich znajomości technologii i stosowania technologii ani na młodszych, ani na starszych, bo pod wieloma względami tak naprawdę i młodsi, i starsi prawnicy bardzo podobnie korzystają z technologii, tylko bardziej dzielę ich pod kątem jak gdyby nastawienia i otwartości względem wprowadzania zmian w swoim życiu, także życiu profesjonalnym. Na spotkaniach fundacji rzeczywiście zdarzają się osoby no na pewno bardziej otwarte na technologię, no bo skoro przychodzą na spotkania, no to są zainteresowane, ale prawdę mówiąc one też często cechują się na przykład nadmiernym optymizmem i w odniesieniu do możliwości wprowadzania zmian w pracy prawników, czy w swoim życiu przy wykorzystaniu technologii. Mi się wydaje, że tym, co różni prawników młodszych od starszych, czy generalnie prawników jako pewną grupę ludzi, to jest to, że mamy osoby, które są otwarte na zmiany, otwarte na technologie i które rzeczywiście chętnie eksperymentują z tymi technologiami i mamy grupę osób, która jest niechętnie do tych kwestii nastawiona. Co ciekawe, ten podział nie przebiega wiekowo. Co więcej, jestem często zaskoczony tym, jak młodzi ludzie niechętnie rozmawiają o technologiach. Ja się zetknąłem wielokrotnie z sytuacjami, kiedy rozmawiam o możliwości uproszczenia pracy, podpowiadam, w jaki sposób można by pewne rzeczy zautomatyzować, no, a prawnicy młodzi odrzucając to, ponieważ mówią, że no, to nie jest zgodne z tym, czego właśnie się uczą. Lub mówią, że najpierw chcą się nauczyć, jak to się robi w sposób tradycyjny. Lub inna sytuacja, dzielę się doświadczeniami dotyczącymi stosowania prawa, dotyczącymi wpływu technologii na prawo, a spotykam je zarzut w postaci bardzo sformułowany, że dlaczego ja w ogóle nie mówię o przepisach? Dlaczego ja mówię wyłącznie o doświadczeniach? Dlaczego mówię o technologiach, a nie mówię o przepisach prawnych, które mają zastosowanie do tych technologii? Czyli no, wydaje mi się, że różnica pomiędzy prawnikami młodszymi i starszymi polega głównie na tym, że ci starsi są bardziej doświadczeni, wiedzą, że znajomość prawa jest czymś oczywistym i czymś, co jest dostępne każdemu, natomiast doświadczenie to jest to, co po prostu można wyróżnić. Chyba nie wyszedł z tej wypowiedzi, nie wynikł żaden jakaś konkretna konkluzja, ale chcę powiedzieć jedno. Możemy oczywiście rozmawiać na temat zaawansowania różnych grup prawników, podejścia różnych grup prawników do technologii, ale myślę, że powinniśmy powstrzymywać się przed formułowaniem jakichś uogólnień w odniesieniu do prawników jako całości, czy do poszczególnych grup wiekowych prawników, gdyż tak naprawdę
Prawnicy są, myślę, taką samą częścią społeczeństwa jak wiele innych grup zawodowych i ja tutaj bym nie widział jakiejś specjalnej specyfiki prawniczej. Jasne, dziękuję Tomku. Pojawiło się pytanie, to w kontekście dokładnie tego, o czym mówiłeś. Pytanie brzmi więcej tak, dlaczego mówimy tylko o młodych prawnikach? Ewolucja cyfrowa dotyczy wszystkich, a starsi są może bardziej kluczowi niż młodzi. I tutaj chcę zadać pytanie w tym kontekście do Tomasza Palaka. Bo oczywiście mówimy o młodych też dlatego, że to jest cykl Rising Stars. Tutaj młodzi są najważniejsi, ale oczywiście ta debata też będzie o wszystkich pokoleniach. Nie chcemy tutaj nikogo, nie chcemy dzielić. Tak naprawdę to jest, ja to tak rozumiem, że mamy pewne wrażenie, to znaczy wrażenie może nie dotyczące tutaj naszej grupy, ale skoro jesteś młody, to powinieneś tą technologię znać, powinieneś być takim, jak to ja nazywam, ewangelistą technologii, powinieneś, nie wiem, kiedy wchodzisz do kancelarii, wchodzisz do firmy, powinieneś mówić tak, nie macie tego jeszcze rozwiązania, może wdrożmy coś, tak? I trochę takie wrażenie może być, tak? A z Tomkiem Palakiem też rozmawiałem wcześniej, on powiedział jeszcze jednej rzeczy, czyli ewentualnie o takim podziale, który się może wytwarzać, to znaczy między młodymi prawnikami a starymi, już kończąc ten wątek, może coś więcej, Tomku, na ten temat powiesz, czy to jest twoje wrażenie, czy to może już dziś zauważyłeś? Zdecydowanie dostrzegłem coś takiego, że ta opozycja, stawianie w opozycji młodych technologicznych versus starzy, że tak powiem, nie kumaci, może być po prostu szkodliwe, bo po prostu w rzeczywistości finalnie osoby młodsze, tak jak to już wspomnieli moi przedmówcy i absolutnie się z tym zgadzam, osoby młodsze mają mimo wszystko po pierwsze tendencję do uważania, że wiedzą, co robią w kontekście technologii, a niekoniecznie tak to wygląda. Po drugie, wydaje im się, że technologia to już pozostajemy przy tym symbolu, umiejętność obsługi smartfona, a w obecnych realiach to jest jakby równie imponujące jak to, że wpisze się w CV, że umie się obsługiwać Excela, tak, czy Worda. Więc w tej chwili to już po prostu jest no przeszłość. Natomiast z drugiej strony osoby które no, stereotypowo patrząc mogłyby zostać uznane za nie bliskie technologii ze względu po prostu na swój wiek, bardzo często są takimi właśnie inicjatorami tego typu działań i mogę na przykład podać tutaj przykład Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, gdzie ja dołączyłem do władz jako osoba, która gdzieś tam z marketingiem, z internetem, z LegalTechem właśnie ma mieć coś wspólnego. I musiałem trochę torpedować, jeśli mogę to tak nazwać, swoich niektórych rówieśników, którzy stawiali sytuację tak, że no tutaj ja będę niemalże trybunem lodowym młodzieży przeciwko tym skostniałym układom i tak dalej, co absolutnie było przesadą, bo po prostu sam fakt, że tam dołączyłem i sam fakt, że takie zainteresowanie ze strony moich starszych kolegów po fachu wystąpiło, no to też świadczy o tym, że jednak potrzeba posłużenia się technologią istnieje i co więcej, nie tylko istnieje ta potrzeba, ale po prostu nie ma też u wielu osób, którym się to wmawia, nie ma takiej obawy. To mi się bardzo nie podoba, że niejednokrotnie wmawia się osobom no po prostu starszym, tak, ode mnie powiedzmy, że obawiają się tej technologii, podczas gdy one absolutnie nie mają takiej obawy i chętnie by się też z tym zbliżyły, a w kontrze do tego to, co już właśnie wspomnieliśmy wcześniej, czyli że wbrew pozorom młodzi nie są tacy technologiczni, jak niejednokrotnie im samym się wydaje. Jasne, dziękuję Tomku. Jeszcze dwie rzeczy bardzo ciekawią w tej naszej części dyskusji. I skieruję teraz pytanie do Marka, który jest z nami w studio. Bo twój punkt widzenia może być nieco inny, bo jesteś szefem IT, jesteś technologiem po prostu z krwi i kości. Pytanie, jak to wygląda? No, spotykasz się z ludźmi, którzy przychodzą do kancelarii, są zatrudniani, wnoszą coś, nie wiem, przychodzą do ciebie i proponują jakieś rozwiązania, czy jak to wygląda? Właśnie ja chciałbym przede wszystkim, że tak powiem, poprzeć przedmówców z tą jedną tezą. Tak naprawdę wiek nie ma tu żadnego znaczenia. Adopcja technologii jest cechą absolutnie indywidualną. Jeśli chodzi o to pokolenie młodych prawników, ale mam wrażenie, że nie tylko prawników, mówimy tutaj generalnie o szerokiej populacji młodych ludzi, oni tą technologię nieco sprawniej adoptują, ponieważ w tej technologii się wychowywali. Natomiast oni wykazują jedną cechę, która jest cechą
wielu przypadkach przeszkadzającą, mianowicie wykazują dużą naiwność technologiczną. Czasami mam wrażenie, że postrzegają, że technologia może wszystko i technologia de facto zastępuje czasami do tego stopnia, że mogę wprost powiedzieć, myślenie. Technologia nie zastępuje myślenia, dalej technologia stanowi dla nas wsparcie, nie wypieranie tego, co stanowi zawód prawnika. Zawód prawnika generalnie uchodzi za zawód mocno konserwatywny. I tu dobra obserwacja chyba jest związana z lockdownem i z pandemią. Tak naprawdę adopcja technologii i ta transformacja cyfrowa, która miała miejsce przed okresem lockdownu i pandemii, no w była nieco wolniej prowadzona. Ona dalej była. Dalej te wiele dużych pomysłów, wiele dobrych pomysłów ci młodzi ludzie przynosili, ale również starsi ludzie przynoszą dużo dobrych pomysłów. Mm. Tylko de facto to zawsze jest projekt biznesowy, projekt IT jest rodzajem pewnego kompromisu, który umożliwia zaadaptowanie takiej, a nie innej technologii, dającej realną wartość temu biznesowi. I naprawdę nie ma tutaj żadnego znaczenia wiek tego prawnika. I to jeszcze jedno zdanie, nawiązując do tej naiwności. Tak naprawdę praca w wyborze dobrego projektu IT sprowadza się do tego, aby odrzucić tą naiwność technologiczną i wybrać takie elementy, które naprawdę będą dawały realne wsparcie biznesu. I absolutnie nie ma to znaczenia kwestia wieku. No i druga rzecz, która mnie ciekawiła i tutaj chciałbym oddać głos Marcinowi Nowakowskiemu, bo wspominałeś tu, Marku, o zarządzaniu, o projektach IT. Marcin jest specjalistą w podejściu zwinnym do projektów, do też projektów w kontekście prawa. Powiedz, Marcin, jak z twojego punktu widzenia to wygląda? Mówię o zarządzaniu i o tym podejściu właśnie do projektów stricte prawnych, ale nie tylko. Tak? Czy tam możemy widzieć jakieś takie tendencje związane z nowym podejściem, pewnie z tym wiekiem, tak? Już kończąc tą dyskusję, czy tam rzeczywiście jest jakaś różnica w tym takim podejściu zwinnym, czy już odchodząc na chwilkę od technologii, ale od takiego po prostu podejścia w zarządzaniu, w byciu członkiem zespołu. Jak to z twojego punktu widzenia wygląda? To znaczy, myślę, że moim zdaniem trzeba wyjść poza świat prawniczy, mówiąc o projektach, o metodach zwinnych i spojrzeć w optyce klienta. I na te wszystkie pytania, te, które zadałeś w tej chwili i te, od których zacząłeś, zapytać się, czego oczekują od nas klienci, którzy w większości przypadków pochodzą z zewnątrz świata prawniczego, czego oczekuje od nas na przykład biznes korporacyjny. I biznes korporacyjny zdecydowanie oczekuje od nas większego wykorzystania technologii, sprawniejszego prowadzenia projektów. Ta różnica w sprawności, w adopcji technologii, w użyciu odpowiednich technik między innymi branżami, nie wiem, bankowością inwestycyjną, księgowością, call centers, nawet produkcją zaawansowaną, a światem prawniczym, to jest jakieś, myślę, 5, 8, 10 lat w zastosowaniu narzędzi i projektowych, i technologicznych. Więc myślę, że jest bardzo dużo do zrobienia i ta optyka klienta jest bardzo ważna. I trochę nawiązując do wcześniejszych też wypowiedzi, jest różnica między adopcją a dogłębną znajomością i to, że ktoś z nas mówi, że zna i używa pakiet Microsoft Office, to w większości przypadków oznacza, że zna i używa 1, 2%, 3% możliwości tego pakietu, czyli relatywnie prostego narzędzia, nie mówiąc już o bardziej skomplikowanych narzędziach. Jasne. Kończąc już powoli ten nasz pierwszy obszar związany z ludźmi, nie byłbym sobą, ale też nie byłoby pewnie żadnej debaty technologicznej czy legaltechowej bez zadania pytania, kto kogo zastąpi, czy roboty zastąpią prawników. Ja oczywiście uważam, że to jest bez sensu pytanie, więc trochę je przykroję. Bo takie obawy się pojawiają. Gdzieś nawet widziałem jakieś badania, które dokładnie to pokazują. Mówi się, że sztuczna inteligencja może zastąpić, jak wszędzie, też w branży prawniczej, takie najprostsze czynności.
też prostą analizę prawną, którą wykonują pewnie też młodzi prawnicy. Pytanie, czy to rzeczywiście jest faktem i czy ci młodzi prawnicy mają się czego obawiać? Czy są dla nich inne zadania i czy oni są w stanie, wiadomo, sprawdzić się w jakimś innym obszarze? Skoro narzędzie będzie robiło w sposób automatyczny to, co oni robią teraz. Nie jestem prawnikiem, więc chciałbym was zapytać, szczególnie prawników, o to, jak z waszego punktu widzenia to wygląda. Marcin Maruta? To bardzo ciekawe pytanie. Wysoko, jak sobie tak popatrzeć rzeczywiście na te badania nad sztuczną inteligencją, których teraz jest dużo, to one nie tyle mówią o prostych czynnościach, one mówią o czynnościach rutynowych i powtarzalnych, nawet jak są niezwykle skomplikowane. Pierwszy przykład, analiza medyczna. To może być niezwykle przerastający poziom profesorski takiego doktora House'a, natomiast nadal to jest na przykład analiza zdjęć rentgenowskich, coś co możemy na bazie wiedzy, bazie danych w sposób powtarzalny robić. Takie prace no, powszechnie są uważane jako prace, które są tutaj grozi nam jakby, no, grozi. Nie wiem, czy to jest właściwe słowo. Jest duże prawdopodobieństwo, że zostaną zastąpione przez sztuczną inteligencję i faktycznie niezależnie od wieku, czy jestem młodym, czy starszym prawnikiem, jeżeli zajmuje się prawniczką, jeżeli zajmuje się tym obszarem, to on może zostać zjedzony przez robotykę. Zobaczmy na zachodzie portale na przykład związane z odzyskiwaniem, na zachodzie w Polsce też portale związane z odszkodowaniami na przykład lotniczymi, które są w dużej mierze już przecież zautomatyzowane. Natomiast to, co te badania pokazują, co jest bardzo trudno zastąpić przynajmniej przez w najbliższej wyobrażalnej przyszłości, to są dwie rzeczy, to jest emocje i kontekst. I tam, gdzie prawo dotyka emocji, czyli znowu wracając do naszego przykładu, o ile być może robot będzie bardzo dobrze analizował zdjęcia rentgenowskie, to jest rozmowa z rodzicami, jak poprowadzić terapię ich dziecka, będzie raczej wymagać człowieka. Tak samo tutaj, tam gdzie mamy emocje, no a gdzie jak nie w prawie mamy emocje, to na pewno jest rzecz, ale dla mnie ważniejsze jeszcze jest kontekst. To znaczy wydaje mi się, że cechą zawodu prawnego, tego doradztwa trochę bardziej zaawansowanego jest to, że my mamy faktycznie powtarzalne cechy, czasami nawet powtarzalne takie podstawowe stany faktyczne, ale w bardzo różnym kontekście. I tu jest problem, żeby maszyna to w tej chwili umiała rzeczywiście rozstrzygnąć, czy pan A w tej sytuacji rzeczywiście powinien być ten sam wyrok, ta sama norma, tak samo interpretowana, stosowana norma prawna. Więc zasadniczo się nie boję, przy czym oczywiście mam świadomość, że w każdym zawodzie właśnie te czynności powtarzalne zostaną bez wątpienia zastąpione, już są częściowo zastępowane. W Polsce trochę to potrwa, no bo kwestia chociażby języka, ale tyle. Tomku, zwracam się do Tomasza Zalewskiego. Jak ty to widzisz też z punktu widzenia rozwiązań, które obserwujesz w fundacji, ale też w kancelarii samej? Czy, no bo Marcin tutaj opowiedział o tych różnych zastosowaniach. Pytanie, czy rzeczywiście prawnicy młodzi muszą to brać pod uwagę w jakiś sposób? W sensie na przykład uczyć się innych rzeczy i gdzieś znajdować sobie inne ścieżki. W związku z tym, że może taka typowa, jak którą oni znają z opowieści pewnie starszych prawników, czynności zostaną, będą pominięte, de facto będą pod obsługą automatów, pewnie z jakąś tylko analizą prawnika. No, ja myślę, że nie mają się czego obawiać. Ja w swoim życiu zawodowym no, zaliczyłem trochę projektów due diligence i też jak byłem młodym prawnikiem, to przeglądałem segregatory różnych umów. Do tej pory pamiętam, że czasami zasypiałem nad nimi, tak, czytając którąś z kolei umowę, która niczym się nie różniła od poprzedniej. Więc ja myślę, że prawnicy powinni być niesłychanie zadowoleni, że teraz mają oprogramowanie, które pozwala im szybko przeglądać, analizować obszerne zbiory dokumentów. I nie muszą ich analizować pojedynczo, tylko mogą je analizować jako pewien zbiór danych. I myślę, że to jest naprawdę wielkie osiągnięcie. Natomiast to jest tylko narzędzie. No my nadużywamy tego słowa sztuczna inteligencja, tak naprawdę często nie rozumiemy, co ono znaczy i dlatego ono się pojawia w różnych kontekstach. Często jak mówimy automatyzacja, to od razu myślimy sztuczna inteligencja. To nieprawda, przecież automatyzacja to jest po prostu jakby zautomatyzowanie pewnych rutynowych czynności,
na przykład przy pomocy oprogramowania, czy nawet przy pomocy jakiejś zwykłej checklisty, tak? To też może być rodzaj takiej prymitywnej automatyzacji. Więc sztuczna inteligencja, taka jaką teraz znamy, no to po prostu to jest narzędzie, które przy wykorzystaniu mechanizmów uczenia maszynowego i rachunku prawdopodobieństwa, czy jakby działań, jakby obliczeń statystycznych, umożliwia nam łatwe, szybkie, sprawne przeszukiwanie dużych zbiorów danych, ale te zbiory danych zawsze są, nie są zbyt tak duże, by tak naprawdę zastąpić człowieka, bo sztuczna inteligencja może analizować tylko te zbiory danych, które jej udostępnimy. Natomiast my jako ludzie mamy dostęp do całego kontekstu. Czerpiemy dane nie tylko z dokumentów, które przeglądamy, ale też czerpiemy z pamięci, z doświadczenia i z otaczającego nas świata. I to właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie podejmować trafne decyzje na podstawie danych, które nam dostarcza sztuczna inteligencja. Więc ja myślę, tak już podsumowując, że młodzi prawnicy nie powinni się bać sztucznej inteligencji, natomiast powinni się uczyć posługiwania tymi narzędziami. A żeby dobrze rozumieć te narzędzia i dobrze z nich korzystać, to przede wszystkim no, nie powinni ograniczać się do tych 1-3% możliwości tych narzędzi, tylko powinni rozumieć, na czym polega sztuczna inteligencja, na czym polega tak naprawdę przetwarzanie dużych zbiorów danych przy pomocy tych narzędzi, w jaki sposób te dane później są przetwarzane i dzięki którym uzyskujemy pewne predykcje, bo jeśli tę wiedzę uzyskają, no to wówczas nie będą tylko takimi ślepymi użytkownikami narzędzi, czyli zamienią Worda na Luminance czy inne oprogramowanie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, tylko będą świadomymi użytkownikami, którzy dzięki tym narzędziom będą mogli tworzyć naprawdę nowe rzeczy. Jasne, dziękuję Tomku. Też pojawił się komentarz na czacie, który się dokładnie zgadza z tym, o czym mówisz, że trzeba pamiętać, że technologia generuje nowe miejsca pracy również, nie wyprze prawników, ale wymusi na nich zdobywanie nowych kompetencji. Ja tu płynnie przejdę do Marka, bo wiem, że w kancelarii też wdrożyliście, czy pracowaliście nad narzędziami z tego obszaru i może opowiesz nam, czy tam były jakieś, przede wszystkim współpracowaliście z prawnikami pewnie, też z młodymi, nie, ze starszymi, ale wdrożyliście narzędzie, które pewne rzeczy automatyzuje. Nie mówię, czy to jest sztuczna inteligencja, ale może opowiesz o tym troszkę. Żeby w ogóle mówić o sztucznej inteligencji, trzeba tak naprawdę zrozumieć, czym ona jest. Ona jest w moim odczuciu niczym innym jak obecnie ogromnym marketingowym buzzwordem, tak naprawdę. Pamiętajcie Państwo, z czym my mamy do czynienia w korowym zawodzie prawnika, w tej codzienności. Z mojej perspektywy mamy do czynienia z dwoma obszarami. Pierwszy obszar dotyczy powtarzalnych czynności, operacji na dokumentach w sposób w miarę powtarzalny, związany z pewną automatyzacją. Zresztą automatyzacja w technologii w kolejnych latach będzie takim jednym z głównych elementów, które będzie się przewijało w każdym obszarze, nie tylko działalności prawnej. Drugi element to jest tak naprawdę bardzo zaawansowana analiza logiczno-kontekstowa, czyli to, do czego moim zdaniem sztuczna inteligencja nie jest w tej chwili w żaden sposób gotowa. Jest gotowa do eliminacji powtarzalnych elementów. Tak jak koledzy wspomnieli, to nie jest nic innego jak zwykła statystyka, zaawansowana niewątpliwie, ale tak naprawdę dająca nam pewne przybliżenia prawdopodobieństwa. Natomiast jeżeli doczekamy momentu, kiedy sztuczna inteligencja będzie autonomicznie wnioskowała na podstawie szerokiego kontekstu dotyczącego czy to dokumentu, czy zapisu prawnego, no to będziemy mogli wtedy myśleć o jakimś naprawdę realnym wejściu w tej sfery w życie prawnicze i w życie tego zawodu. Natomiast pamiętajcie Państwo, że to jest jeszcze moim zdaniem jednak daleka perspektywa ze względu na to, że my de facto bazujemy na tekście. Ten tekst w procesach związanych ze sztuczną inteligencją jest zamieniany na postać matematyczną i następują na nim operacje dotyczące matematyki. I to jest nic więcej. My tak staramy się budować w kancelarii narzędzia, które pomagają, ale jednak mimo wszystko w tej sferze automatyzacji nadal, niż takiemu autonomicznemu wnioskowaniu i pracy prawnika, ale jako wspomaganie tej pracy, nie jako jego jakiekolwiek zastępowanie.
I oczywiście też o jednej rzeczy chciałbym dodać, jeszcze jedną rzecz. Mianowicie dla sztucznej inteligencji, czy dla algorytmów machine learningowych kluczem jest ilość danych, na bazie których te algorytmy wypracowują pewne modele, które stanowią później punkty odniesienia w działaniu takiego czy innego systemu. I tak naprawdę wynik tego badania, tych korelacji, tego odniesienia daje nam jakiś efekt sugestii osobie, która pracuje z tym narzędziem w jego realnej wartości. Dzięki za komentarz. No rzeczywiście tutaj to big data, nie, czyli dane tak naprawdę, które są podstawą, jest to rzeczywiście duży temat i też związany bardzo z prywatnością, z ochroną tej prywatności i danymi, które rzeczywiście są w różnych systemach i to trzeba zintegrować. Ale jeśli pozwolisz, ja myślę, jeśli chodzi o prywatność w kontekście użycia algorytmów sztucznej inteligencji, tam jednak my bazujemy na statystykach bardzo zanonimizowanych. De facto ten tekst, nawet opinii prawnej, czy jakiegoś bardzo sensytywnego dokumentu, nie jest tekstem stricte dostępnym osobom postronnym. Jest to tekst, który jest zamieniany na postać matematyczną, więc jakby ta ochrona prywatności jest pewnym elementem w mojej ocenie natywnego procesu użycia tego typu algorytmów. Jasne. Drodzy Państwo, na tym bym zakończył dyskusję w pierwszym obszarze. Za chwilkę wrócimy pewnie też do ludzi, ale w związku z technologią, bo technologia to jest drugi obszar naszej debaty.